Ostatnio pewien ksiądz przy spowiedzi powiedział mi, że powinnam znaleźć sobie kierownika duchowego. Od pewnego czasu też sama myślałam o tym. W związku z tym, mam pytanie: jak mam go szukać i kiedy będę wiedziała, że jest to odpowiedni ksiądz, który pomoże mi w rozwoju duchowym? Proszę Państwa, jak szukać? To trzeba szukać. Na zasadzie doświadczania, spotkania z drugą osobą, tak jak to Państwu niejednokrotnie mówiłem, najczęściej słucha się jakiegoś księdza na kazaniach, no i czuję, że iskrzy w znaczeniu pozytywnym to samo pasmo przenoszenia. On mnie przekonuje, on na mnie jakąś swoją osobowością, sposobem argumentowania, robi na mnie wrażenie i to, co mówi do mnie przenika i mnie czyni lepszym. Idę więc do zakrystii pytam, czy mógłbym, mógłbym mogłabym się u księdza wyspowiadać po jednej, drugiej, trzeciej spowiedzi, czy ksiądz by się podjął mnie poprowadzić duchowo. Oczywiście może to być po książce, którą czytałem danego księdza. Po kasetach jakichś gdzieś tam z rekolekcji, które on nagrał. I Natomiast czy ja będę wiedzieć, yy, że to jest ten? No po owocach się poznaje. Jeśli rzeczywiście pracujemy i, i, i są owoce, chociaż proszę Państwa z tymi owocami to ostrożnie, bo nie można tutaj sobie nic zaplanować, ani wyliczyć, ani wydajności z kierownictwa duchowego jakoś yy, obliczyć czy zaplanować. To nieraz może dać trwogo. Nieraz spowiednik się z penitentem sprzecza, kłóci obrażają się, tam ogień idzie ale po pół roku mówią, no to było potrzebne, no to było potrzebne. I on się trochę uczył penitenta i penitent się uczył spowiednika, dlatego to nie od razu, nie od razu także ze spowiedzi na spowiedź, ze spotkania z kierownikiem duchownym na spotkanie jest coraz lepiej, coraz piękniej. Nie, nie zawsze tak idzie. Święty Piotr miał wzloty, a zaraz potem miał też i upadki. No tak, bo to nie jest kierownik duchowy po to, żeby spełniał oczekiwania, tylko po to, żeby często je burzył, a, a hmm. właściwie nawet no może taki wizerunek własny Penitenta powodował, że się zarysuje. No, no bo Pan Bóg bywa często bezradny wobec tych, którzy chcą o sobie dobrze myśleć. Mhm. Ja to Państwu powiem przy okazji tak o takich spotkaniach z księżmi, z księdzem jednorazowym. Mi się tak zdarza, ktoś przychodzi do Świętej Anny porozmawiać. Państwo też chodzicie do księdza. Proszę Państwa, to jest sytuacja takiego kontaktu z, leka z lekarzem pierwszego kontaktu. I ludzie nie lubią być zaszufladkowani, ale proszę Państwa, żeby człowieka przeniknąć. O ile się w ogóle go da przeniknąć, trzeba miesięcy i lat. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, ja wiem, że to będzie praktycznie tylko jedno spotkanie, ja siłą rzeczy przykładam go do jakichś swoich wyobrażeń. Ktoś na mówił, ksiądz mnie szufladkuje. No, proszę mi wybaczyć, jak się przyjeżdża do mechanika tylko na taką pobieżną diagnozę, to mechanik też szufladkuje, pewnie pękła ośka. A pan nie zajrzał od razu, mówi. No bo ja trochę mam doświadczenia, mogę się mylić, ale. Proszę zrozumieć powierzchowność takich jednorazowych spotkań. Ksiądz może trafić, może nie trafić, może rozeznać sprawę, ale to wymaga spotkania. Ja, ja jeszcze tutaj powiem o takiej rzeczy. Nieraz się zdarza, że ktoś przychodzi do zakrystii, pomszy, jest sporo ludzi, ustawia się kolejka do księdza i podchodzi jakaś pani i mówi, proszę księdza, mój syn to tak, już trzy lata nie żyje w związku małżeńskim, dwa lata pije, czy nie chodzi do kościoła, co ksiądz by poradził. Tu tłum, tu siostra mnie ciągnie, żebym zdejmował ornat, bo następny ksiądz wychodzi do ołtarza, Ktoś mnie pyta, gdzie jest ta kartka z intencją. Proszę Państwa, wizyta u lekarza wymaga pewnego spokoju, refleksji, gabinet, proszę spokojnie usiąść, proszę spokojnie powiedzieć, lekarz spokojnie pyta i to jest dopiero wstępny wywiad. Lekarz potem mówi, proszę zrobić badania, proszę przyjść z wynikami, zastosujemy ten lek, zobaczymy jak organizm zareaguje i dopiero nieraz po, po kilku miesiącach w wydanych pieniądzach i, i spędzonym czasie w różnych tam diagnostycznych gabinetach lekarz mówi, no domyślam się co to może być. Nie żądajcie Państwo po trzech minutach rozmowy w zatłoczonej za nie żeby ksiądz coś poradził na trudną sytuację, a nawet po godzinie rozmowy takiej pierwszej. To znaczy róbmy to, starajmy się, tylko żeby nasze, tak jak pan Paweł powiedział, trochę oczekiwania nie przerosły realnych możliwości rozeznawania spraw duchowych, które są nieraz o wiele bardziej skomplikowane niż choroba trzustki czy, czy, czy wątroby. No tym bardziej, że kierownik duchowy ma nam pomóc zobiektywizować tę całą sytuację, a nie widzieć ją tak, jak my ją widzimy, często w emocjach czy no, w takim płytkim, no. Widzeniu, w którym no, zawsze gra rolę jakiś egoizm, prawda? Czy takie przykładanie miary do, do, do swojego widzenia sytuacji. Więc to, to jest też taka trudność w przejściu w kontakcie z drugim człowiekiem, no bo te spotkania, jak ksiądz powiedział, one powinny istnieć i rozwijać się, prawda? Tak, te, te, tak. To jest też relacja, prawda? Z drugą osobą. Tylko, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że jeśli ja zaczepiam lekarza na korytarzu szpitalnym, mówię, panie doktorze, co to może być, bo mnie tu boli, to ten lekarz może mi coś powiedzieć, proszę pana, najprawdopodobniej tam krążenie czy coś. Ale liczmy się, od razu dokładajmy, no tak, ale on mi to powiedział na korytarzu, no to tak powiedział, to trzeba by to zbadać, trzeba by się temu przyjrzeć i nikt na podstawie diagnozy z korytarza pana doktora nie podejmie decyzji o leczeniu czy o zabiegu operacyjnym, prawda? A taką chyba sprawdzoną metodą, jak sądzę z praktyki związaną z szukaniem kierownika duchowego. To jest modlitwa o to. No i otwarcie na, na osoby, które Pan Bóg stawia na drodze i na wydarzenia, sytuacje, słuchanie też ludzi i, i takie Boże prowadzenie w tym, tropienie śladów Pana Boga. Myślę, że jest i tak, i gotowość na przyjęcie właśnie prawdy. Myślę, że są ludzie, domyślam się, którzy nie są gotowi przyjąć prawdy, sobie nie chcą przyjąć. I Pan Bóg mówi, jak Ci dam spowiednika, to Tobie się będzie wydawało, że Ty robisz pracę duchową. Będzie ci się wydawało, więc na razie go nie dostaniesz, bo jeszcze nie jesteś gotowy, żeby pewną prawdę przyjąć. Chociaż z drugiej strony Pan Bóg może dać spowiednika, żeby go właśnie spowiednik czynił gotowym. No, to są tak, proszę Państwa, skomplikowane sprawy, wielowymiarowe i niepowtarzalne. Każdy przypadek jest oddzielny. Ale żeby tak jakoś optymistycznie ustosunkowanie moje się do tego pytania zakończyć, to oczywiście o ile możliwe szukajmy kierowników duchowych bo samemu jest bardzo trudno przejść przez życie. Przypomina mi się jeszcze to, co ksiądz wielokrotnie mówił o adoracji, że sytuacja adoracji to jest takie podniesienie kamienia, pod którym wije się robactwo. Więc też adoracja jest takim odsłonięciem wnętrza, w którym no, nagle okazuje się, że jesteśmy słabi i sami w tym wszystkim i potrzebujemy Bożej pomocy, no, ale też przez człowieka, czyli właśnie przez kierownictwo duchowe. To jest taki element mobilizujący, jak sądzę, właśnie wejście w adorację, spotkanie z Jezusem. W ten Proszę zwrócić uwagę, że w w zasadzie biblijne wszystkie spotkania Jezusem wywoływały od początku, natychmiast albo niedługo potem kryzys. Zderzenie koncepcji moich ze zderzeniem Jezusa i proszę wierzyć, że jeśli ktoś prowadzi kierownictwo duchowe i nigdy nie miał kryzysu w tym kierownictwie duchowym, to jest to podejrzane, że albo urobił już kierownika duchowego do, do swoich potrzeb. Może na przykład szantażować, bo ksiądz to tak mnie zniszczył na ostatnim spotkaniu, ja tak przed przedsiędzem otworzyłam serca, a ksiądz mnie tak ściął. Oczywiście to ksiądz może ściąć i nieraz taka uwaga jest potrzebna, ale nieraz jest to Boży Chrystusowy kryzys, który spowiednik nieraz musi wprowadzić człowieka.